Zenek Martyniuk w ostatnim czasie nie ma lekkiego życia. Przez okropną aferę dotyczącą jego syna media nie przestają go wypytywać i dociekać szczegółów konfliktów małżeńskich, ten jednak stara się za wszelką cenę odciąć od tej sprawy. Teraz jednak doszło do przełomu, mężczyzna nie wytrzymał i zabrał głos. Zenek Martyniuk to z pewnością najsłynniejsza i najbardziej szanowana gwiazda w świecie disco polo, która przez wielu uważana jest wręcz za legendę tego gatunku. Na jego twórczości wzorują się dziesiątki młodych artystów, on sam na koncertach gromadzi tysiące fanów, dzięki czemu zarabia potężne pieniądze. Wszystko to sprawia, że mogłoby się wydawać, iż jego życie jest spełnieniem marzeń. Tymczasem okazuje się, że nie wszystko jest takie idealne. Ostatnia afera, jaka wynikła w związku z poczynaniami jego syna Daniela, wskazuje, że Zenek Martyniuk również ma bardzo poważne problemy na głowie. Choć dramat ciągnie się już od dłuższego czasu, mężczyzna w końcu nie wytrzymał i postanowił zabrać głos w sprawie, a jego słowa szokują. Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Wiadomo. I ja dla Daniela chcę jak najlepiej. Chciałbym z nim porozmawiać, ale na razie się nie da. Jest wkurzony całą sytuacją, nie ma go. Co ja mogę? Przecież to już dorosły człowiek. Chciałbym, żeby był szczęśliwy, ale to są jego sprawy, powiedział gwiazdor disco polo w rozmowie z Faktem. Zenek Martyniuk z pewnością nie jest dumny z syna. W niedzielny wieczór tydzień temu doszło do zaskakującej sytuacji, która wywołała ogromne poruszenie w mediach i wśród licznego grona fanów, którym szczyci się Zenek Martyniuk. Otóż około godziny 18 policja zatrzymała jego syna Daniela, który zgodnie z relacją miał pod wpływem alkoholu nie chcieć wpuścić do mieszkania w Wasilkowie swojej ciężarnej małżonki. Jakby tego było mało, zaledwie kilka dni temu sąd rejonowy w Turku skazał 28-latka za naruszenie miru domowego swoich teściów oraz posiadanie marihuany. Za te przewinienia syn gwiazdy disco polo zapłacić musiał 3300 zł grzywny. Media nie szczędziły w ostatnim czasie przykrych słów Danielowi, lecz on sam do tej pory nie chciał komentować wszystkich tych afer. Teraz jednak nastąpił długo wyczekiwany przełom. Daniel Martyniuk komentuje afery w mediach. Mężczyzna wielokrotnie proszony był przez media o komentarze w kontrowersyjnych sprawach, które wybuchały wokół jego osoby, lecz zawsze odmawiał i nie chciał pokazywać się w mediach. Teraz w końcu zgodził się zabrać głos, lecz zrobił to za pomocą mediów społecznościowych, a swoją wypowiedź skierował do internautów, których niechęć musiała dać mu się już we znaki. Cześć, słuchajcie, czy wy czasem już nie przesadzacie z tymi komentarzami i robieniem ze mnie kryminalisty? Zapytał mężczyzna. Nagranie z tym pytaniem zamieścił na swoim Insta Stories, zaraz po części, na której prezentował swoją playlistę.
najwyraźniej nie do końca czuje się winny całej sprawie i uważa, że cały hejt skierowany na jego osobę jest nieco przesadzony.